18:50. Paryska straż przyjmuje zgłoszenie o pożarze jednego z najważniejszych zabytków we Francji, katedry Notre Dame. Niestety straż po przybyciu na miejsce musi czekać na specjalistyczny sprzęt. Rozpoczyna się walka z czasem. Zawala się najwyższy punkt świątyni, XIX-wieczna iglica. Chwilę później runie cały dach. Dopiero przed godziną 10 kolejnego dnia paryscy strażacy przekazali informację, że ogień ugaszono. Do całkowitego zawalenia budynku brakowało zaledwie 15-30 minut, więc chwała strażakom za to, jaką robotę zrobili. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 6:30. Większość dzieł sztuki, które znajdowały się w środku, na szczęście uratowano, ale to za sprawą prawie 500 strażaków, którzy przez 9 godzin walczyli o to, by ugasić pożar. Rocznie gotycką świątynię odwiedzało 12 milionów turystów. Dwa lata temu, z racji na przeciekający dach, kościół poprosił o pomoc. Koszt naprawy w tamtym czasie oszacowano na 100 milionów euro. Nie ma się co dziwić. Ostatni gruntowny remont przeprowadzono tutaj w 1345 roku. Na początku kwietnia tego roku ruszyły prace remontowe. Niestety przyczyny pożaru jeszcze nie znamy. Trwają ustalenia, które mają doprowadzić do tej informacji i zajmują się tym odpowiednie organy, ale obecnie można powiedzieć, że przyczyną, i to prawdopodobnie, był remont katedry. Będzie ciężko w 100% odbudować świątynię ze względu na fakt, że dach był zbudowany z prawie 800-letnich dębowych bel. Drzewa pochodziły z lasów pierwotnych, które występowały na terenie Francji w średniowieczu, ale do dziś nie przetrwał żaden z nich. Ciekawostką może być fakt, że do odbudowy Notre Dame posłuży jedna z gier, a mianowicie Assassin's Creed Unity, w której budynek został odwzorowany z bardzo dużą dokładnością. Twórcy postanowili przeznaczyć na odbudowę Notre Dame 500 tysięcy euro. Dodatkowo udostępnili graczom grę na całym świecie za darmo. Początkowo mówiono o 20 latach, na obecną chwilę jest to już 5, ale jeśli chodzi o koszt, to tak naprawdę ciężko to oszacować ze względu na fakt, że jest jeszcze zbyt wcześnie. Na pewno będzie potrzeba około kilkuset milionów euro. Na szczęście znajdują się firmy, które już w tym momencie chcą wesprzeć fundacje zajmujące się zbiórkami na rzecz Notre Dame i przekazują pieniądze. Na krótko po pożarze świątyni poinformowano, że firma Holding Artemis, należąca do rodziny Pinot, przeznaczy 100 milionów euro na odbudowę. Na koniec chciałbym jeszcze dodać coś od siebie. Mamy 2019 rok. Prawie latamy w kosmos, jeździmy elektrycznymi samochodami, korzystamy z aplikacji na telefonie, które są szeroko dostępne. Zrobiliśmy nawet zdjęcie czarnej dziury, a nie potrafimy uchronić budynku przed ogniem w momencie, kiedy jest to budynek, który dla świata znaczy naprawdę wiele. Dlaczego? Napiszcie proszę tam na dole w komentarzu coś od siebie na temat tego pożaru, co wy sądzicie na ten cały temat. I dziękuję Wam za oglądanie, będę wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę dla zasięgu, by ten film dotarł do jak największej grupy osób, albo możecie go udostępnić na Facebooku. Zawarłem tutaj taką streszczoną tą wiedzę najważniejszą tych wszystkich informacji o Notre Dame, więc mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, zachęcam, byście zasubskrybowali mój kanał, by być na bieżąco z tym, co wrzucam, także wciśnijcie ten czerwony przycisk, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!